Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarach jest godzina 9:15 punktualnie, więc czas na temat dla reportera, ostatni w tym miesiącu i w tym tygodniu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Jak szanowne samopoczucie mojej koleżeństwa. Bardzo dobrze, nie jest najgorzej. Jak tam u Anety? Bardzo dobrze, mówisz też. Anetka jest zawsze w bardzo dobrym takim nastroju. Ona zaraża nas tutaj po prostu dobrem i zdrowiem. Takie. No i tego sobie życzymy. Miłe dziewczę, naprawdę. 65 529 55 29. 31 marca, od 10 dni mamy wiosnę. Wierzyć się nie chcę, ale tak z kalendarza wynika. No, żeby ta wiosna jeszcze w pogodzie przyszła, ale nie ma tego złego, bo i deszcz potrzebny. I śnieg. I śnieg, tak. -3. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj temat jak zawsze do za 15:10 i wypełniajcie ten program swoimi treściami. Najlepiej zacząć już teraz, bo później pamiętacie, zawsze się robi... Kolejkuje się. Kolejka, tłok. I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, czy mógłby Pan zapytać w wodociągach, kiedy mają w planie naprawić ulicę Świętego Franciszka z Asyżu? Na wysokości tutaj, gdzie jest State Plaza, przy przystanku, kilka miesięcy temu była awaria. Była tam wykopana dziura duża i praktycznie na połowę jezdni jest założone są płytki, które pod wpływem zimy już się powyginały. No i ewidentnie jak się jedzie, no to jest papam. I nic się nie dzieje. Wiosna przyszła, gdzie indziej połatali, na Święciowskiej połatali, a tam zapomnieli chyba o tym. Może zapomnieli, a może to jest takie uzupełnienie tego radaru spowalniającego. Prędkościomierz. Tam jest taki, że... I tam ja tak troszkę zauważyłem, że już się opatrzył ten radar i tak już nie na wszystkich robi wrażenie, a właściwie na bardzo niewielu robi wrażenie ten oto. Więc może to ułożyli tam patataj przy przystanku, żeby przypomnieć. Halo! 40. Tak, w tym miejscu rzeczywiście. Ale nie, oczywiście damy znać do wodociągów, że... Świętego Franciszka z Asyżu. Dokładnie. Tak, Świętego Franciszka z Asyżu, czyli za torze północ nawet, jak niektórzy mówią. 65 529 55 29. Co tam jeszcze u Państwa słychać ciekawego? Czekamy na telefony. Może być właśnie na zasadzie bardzo uprzejmie proszę o naprawę otaczającej mnie rzeczywistości, albo może jakiś taki temat, który gdzieś tam Państwa ujął ostatnio pod żebro i spać nie daje i ktoś po zerwanej nocy poprzemyślał myśleniach będzie chciał się nimi podzielić. Bardzo także. Proszę, to ostatnia okazja w tym tygodniu. I tak, i w tym miesiącu też, przypominam, bo już prima aprilis akurat wypada jutro, więc sobie nie pożartujemy. Chociaż jak Państwo pewnie zauważyli w naszych serwisach informacyjnych, już pierwszy żart prima aprilisowy padł. Rzeczywiście, zapraszamy też do naszego portalu. Tak, i ten nawet skuteczny, gdyż dali się naprać, ale mówię na usprawiedliwienie, że no dwa dni przed to tak rzadko się robi. Żart w kwestii politycznej, ale zapraszamy do portalu lk.pl, tymczasem telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że w radiu są podziękowania. Bywają, owszem. A pani właśnie w sprawie podziękowań? Tak. A komuż by pani chciała podziękować i za co? Chciałabym podziękować, wczoraj wyszliśmy z córką ze szpitala, z otolaryngologii, chciałabym podziękować za opiekę pielęgniarkom i lekarzom. Szpital w Lesznie? Tak jest. Dobrze, my zawsze bardzo chętnie szpitalowi w Lesznie dziękujemy, bo nie są to częste podziękowania, więc z tym większą ochotą zagramy dla otolaryngologii.
Kwiaty i motyle, Ewie Krzykuj, a my oczywiście życzymy córce, bo jak rozumiem, córka była, córka była pacjentką. No to córce życzymy miłej rekonwalescencji. To po laryngologii nie wiem, czy można lody jeść, ale jakby co, to niech jej tam, niech jej tam pani loda jeszcze dzisiaj postawi, a my, proszę państwa, kwiaty i motyle. No to gramy. Pięknie nam się zrobiło. Kwiaty i motyle, podziękowanie oczywiście też na naszej antenie. Też przyłączam się do pozdrowień, jeżeli chodzi o otolaryngologię Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie. Byłeś leczony. Tak. Jak widać i słychać skutecznie. Ucho pracuje jak powinno. Okaz zdrowia. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, nie mamy. Jeszcze raz proszę spróbować. 65 529 5529. Czekamy na telefon. Jak Jarek wspomniał, do 9:45 tego czasu jest całkiem sporo. Kto przed chwilą próbował, proszę jeszcze raz wybrać nasz numer i odbieramy połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, chciałem temu słuchaczowi wczoraj podziękować za wyjaśnienie na temat tej studzienki. Faktycznie mogła być to opona. Mhm. Chciałem powiedzieć, że już nieaktualne. Znaczy zrobione, czy wykruszyła się? No, chyba zrobione. Zrobione, świetnie. No to jak zrobione po naszej... Ale z daleka to nie było widać. Jak zrobione i po naszej audycji, to przyjmujemy, że interwencja skuteczna. W takim razie bardzo serdecznie dziękujemy. Droga Krajowa numer 12, Gostyń Piaski, przypominam, to dotyczyło tej trasy i czegoś, co tam właśnie ze studzienki wystawało. Ale to idziemy za ciosem chyba w takim Proszę razie. Proszę uprzejmie, drogowcy szanowni, w takim razie, jeżeli jest zrobione, to dla was podziękowanie. No to poszliśmy za ciosem, bardzo pięknie się zrobiło. Cudownie wręcz. I mamy kolejny telefon, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Jarek, chciałbym, czy mogę poprosić kwiaty i motyle dla moich najlepszych kolegów, pracowników? Wie pan co, no zasadniczo my dziękujemy ludziom konkretnie za coś. Natomiast kolegów, pracowników może pan pozdrowić i powiedzieć, że to świetni ludzie są. Aha, no chciałbym pozdrowić swoich kolegów, panie Radka, pana Olka, pana Sebastiana, że oni są najlepsi koledzy i bardzo dobrze pracuje się z nimi i takie coś. Piękne piątek. A w jakiej branży pan pracuje? Ja robimy szyby. O, szklarze, to super, to pozdrawiamy serdecznie. Tak. To jak, wie pan, no jak koledzy, nie wiem, będzie jakiś problem z wybitymi szybami i okaże się, że naprawiliście te szyby, to wtedy kwiaty i motyle dla was zagramy. Tak się możemy mówić. Dziękuję bardzo, tak, pozdrawiam. Ale nie zachęcamy państwa, żebyście te szyby wybijali, broń Boże. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie pana i pańskich kolegów szklarzy. Masowe tłuczenie szyb teraz w regionie nastąpi. Purtelam taki ogólnowielkopolski. Chociaż właśnie Purtelam to nie jest znana tradycja w niektórych miejscach naszego kraju. To no ale tu, gdzie nas słuchają, Purtelamy się robi. Oczywiście. Przecież dawno na żadnym nie byłem. Aneta aż wstała z radością. Aneta, planujesz żeniaczkę, to daj nam znać, to przyjdziemy ci zrobić Purtelam. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać się o ścieżkę rowerową z Łysin do Sławy. Rowerowe powiatowe w 2019 roku ogłosiło, że dostało dofinansowanie 5 milionów złotych na budowę tej ścieżki i od tego czasu nic się nie wydarzyło i chciałem prosić radiolkę o... Dobrze. Tej okej, okay, ścieżka z Łysin do Sławy. Zapytamy tu nasz kolega fantastyczny i niezwykle... To jest po byłej linii kolejowej.
teren po byłej linii kolejowej. Gdzieś tam pan zanika, ale zrozumiałem pytanie. Kolega Bartek Klubś, czyli nasz najwyższy autorytet, jeżeli idzie o powiat pskowski, najwyższy w sensie dosłownym i w przenośni, będzie w takim razie sprawdzał, jak wygląda kwestia tej inwestycji. 65 529 5529, ja pana bardzo serdecznie pozdrawiam, drogi słuchaczu z ziemi pskowskiej albo sławskiej, bo zależy z której strony, na którą pan chce przejechać. Prawda. I czekamy na kolejne telefony. Mamy telefon. Dzień dobry. Jest również połączenie kolejne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Panie Jarku, dzwonię z Rawicza. I mam takie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość, żeby się pan dowiedział w Rawiczu. Za stadionem tam jest zrobiony przejazd na Dolinę Świętojańską. Tam są ogrody działkowe Dolina Świętojańska i tam jest problem z dojazdem do tych działek ogrodowych. Tam działkowcy się skarżą, bo są takie dziury, że nie można już jechać samochodem, nawet rowerem jest ciężko. I czy w ogóle burmistrz w Rawiczu coś w ogóle wie na ten temat, może powiedzieć, czy to będzie zrobione, czy nie, bo zbliża się wiosna, ja tam wczoraj jechałem, tam jest tragedia, tam można pourywać zawieszenie. Dobrze, to znaczy chodzi o drogę, bo ja w pierwszej chwili myślałem, że przejazd w sensie kolejowy, ale nie, chodzi nie, o drogę. Nie, tam jest właśnie za stadionem żużlowym w Rawiczu przejazd pod tunelem, tak, zrobiony. I to jest dojazd do ogrodów działkowych i do Doliny Świętańskiej, tam do lasów. I tam się znajdują za tym przejazdem, w lewo jest droga zrobiona, to jest tak zwana droga techniczna kolejowa, jak robili ten, i to jest zaniedbane i nie wiemy, kto tam się tym zajmie w ogóle, czy to... No nie wiemy, do kogo i tak tam interweniować, bo dobrze, prezes mówi, że wszyscy się wypinają, i Ostrów, i Poznań, koleje. Może burmistrz coś by zrobił, bo to się zrobiła taka droga przejazdowa. Znaczy, jak było dobrze, to sobie ludzie zrobili objazdówkę do Iźbic, tam do Żylic, popracują w Żylicach i ludzie z Rawicza też tam jeżdżą, bo to jest skrót, to jest taka obwodnica Rawicza, nie? Mała. No dobrze, poprosimy naszą fantastyczną koleżankę Aldonę Bysko-Jaskiewską, która w Rawiczu tam wszystkich zna, żeby się wywiedziała, czy to jest w ogóle droga gminna, bo jeżeli gminna, no to prosta sprawa, natomiast jeżeli nie gminna, no to może będzie pan burmistrz choćby interweniował i tam gdzieś jakieś pisma kierował. Dobrze, przejazd... No gminna to nie jest, panie Jarku, z tego co wiem, to gminna nie jest, bo to należy pod kolej, nie? Bo to niby jest taka droga techniczna. To jest odcinek 200 metrów, 200 metrów. No to powiem panu, że może to trochę potrwać, jak to jest kolejowe, ale no nie traćmy nadziei w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Dolina Świętojańska. Nawet nie wiedziałem, że takie ładne miejsce jest w Rawiczu. Pięknie. Tu mamy też specjalistkę od Rawiczu. Jest, ale to potwierdza, że jest Dolina Świętojańska. Ale ślicznie. Mhm. Trzeba się wybrać. Dolina Świętojańska. Zapraszam. No dobrze, to skorzystamy. Mamy telefon. Widzicie, ile odkrywamy fajnych miejsc w naszym regionie? Bardzo dobrze. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień Halo? Dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię w sprawie zegara na budynku stacji kolejowej w Lesznie. Zegar jest, który widać na zewnątrz, jak się dochodzi do stacji kolejowej. Właśnie o to chodzi, że go nie bardzo widać, bo jest w kolorze czerwonym. Jak świeci słońce, to w ogóle nie można odczytać, która to jest godzina. Czy to by dało się jakoś zmienić na inny kolor? Nie wiem, no to ma służyć ludziom, którzy się spieszą na pociąg, żeby zdążyli, a tego zegara nie widać. Tam zamiast ma służyć. Projektantowi tak pasowało. No właśnie, czy to nie da się zmienić, inny kolor, tam wpuścić, nie wiem, ten gaz? On powinien być większy, ten zegar, zdecydowanie. To tutaj zgadzam się z panią. Ale jak już jest taki mały, to pewno się nie da zmienić, żeby na większy. No więc mówię, ale może chociaż inny kolor, bo naprawdę tego zegara wcale nie widać, a tym bardziej jak świeci słońce. No dobrze, do kolei w każdym razie zapytanie skierować zawsze można. No właśnie. Czy odpowiedź dostaniemy, to nie wiem, ale zobaczymy. Zegar na budynku dworcowym, wczoraj mieliśmy temat wiodący toalety w budynku dworcowym. Dzisiaj zegar. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie. Przypomnij mi, że taki standardowy cyfrowy zegar z czerwonym kolorem cyfr, no rzeczywiście czasem może być problem, jak słońce zaświeci. Nie,
no, on jest za mały, no to już jest. To jest też inna sprawa. Jeszcze kiedyś, pamiętacie, był ten zegar na tunelu, którego okazuje się też nie można przywrócić, bo to też wielokrotnie o to dopytywaliśmy. To tak człowiek, chociaż jak już dochodził na ten pociąg, to już wiedział, czy jest... A tam wskazówkowy chyba był. Tam był wskazówkowy, tak. W ogóle takie zegary dwupocowe stawia, to piękna rzecz, szkoda, że już poznikało. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, moje uszanowanie. Ja mam takie pytanie. Kiedyś pani telefonowała do państwa i poruszała temat wpłat pieniędzy w urzędzie. Tam gdzieś, gdzie jest Wydział Komunikacji, że tam pani żąda przy wpłacie dokumentu tożsamości od wpłacającego. Mhm. Czy to było tutaj poruszane już, bo ja nie słuchałem? Czy było poruszane, ale nie mam jeszcze odpowiedzi. Aha, więc ja tam też wpłacałem pieniądze i pani ode mnie zażądała, 100 zł wpłacałem, zażądała dokumentów tożsamości, dowodu osobistego konkretnie, więc ja poprosiłem o podstawę prawną do tego i to pani mi podała. Ja sobie przeglądnąłem tą podstawę prawną, więc to jest tam rozporządzenie unijne i mówi to, że o praniu brudnych pieniędzy i o finansowaniu terroryzmu. Tak. Więc czy w bankach pracują sami idioci już, czy tam jest jakiś rozsądny człowiek? Jeżeli jest jakiś tam oddział banku, okienko, filiat, czy jak to nazwać, w urzędzie miasta, to przychodzący, któremu urzędnik wypisuje przekaz na wpłatę pieniędzy, to on finansuje terroryzm lub pierze pieniądze. No przecież to chyba jakieś kretyństwo jest, moim zdaniem. Nie wiem, no to jest... Co to w ogóle ma znaczyć, to nie wiem, bo ja już przeżyłem komunizm, to tam tak było, tam się pytali, jak ktoś chce coś kupić, to się go pytali, skąd ma pieniądze, a on normalnie pracował. Więc to chyba do tego wracamy. Nie mam pojęcia, co oni chcą odpowiedzieć, ten bank durnowaty. Nie wiem, wie pan, poruszyłem się bardzo. Bardzo proszę się nie poruszać, bo znaczy w sensie poruszać się jak najbardziej, ale nie tak bardzo, bo to nie dla zdrowia szkodzi. Nie, ja wiem, ale natomiast... to nie może takiego zamordyzmu być, żeby pani, przecież nawet są przepisy kodeksu postępowania cywilnego, czy jakieś inne odnośnie, kto może kontrolować dokumenty tożsamości. Nie jakaś tam dziewczynka w kasie siedzi, ma przyjmować jeszcze w urzędzie. To tam do urzędu ktoś przychodzi terroryzm finansować. No ludzie, zastanówmy się trochę, co my robimy. Może nie wpłacać tam w tym okienku i w końcu zlikwidują, posadzą kogoś innego i będzie to jakoś miało ręce i nogi. Bardzo pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Proszę bardzo zapytać tak, tego w banku, bo to nie wiem, PKO SA czy coś. Tak, ja tak myślę, że są te rozporządzenia dotyczące właśnie obrotu gotówkowego właśnie w celu przeciwdziałania tym takim, no jakby to powiedzieć, niezgodnym z prawem, łagodnie mówiąc, działaniom. Natomiast no, kurczę, wpłacanie 20 zł czy 30 zł w opłaty bankowej, to rzeczywiście jest, no nie wiem, co ta Al-Kaida z tego będzie miała, nie wiem, ale myślę, że banki wolą dmuchać na zimne po prostu i się... Bo wiem, że normalnie są jakieś progi, ale to przy dużych pieniądzach, przy dużych wpłatach, przy dużych wypłatach. Zresztą pamiętacie państwo te wszystkie historie z tymi wypłacaniami tych pieniędzy z banków, bo ktoś na wnuczka oszustwo popełnia. Tak, dzisiaj bankowcy są już bardziej uczuleni, jak przychodzi starsza osoba i nagle chce wypłacić wszystkie swoje oszczędności, to tak sprawdzają to chyba. Mam nadzieję, bo słyszeliśmy o takich historiach, że ci bankowcy jakoś tam dobrze zareagowali wtedy i uniemożliwili. Natomiast tu, no rzeczywiście, no, zasłanianie się tą ustawą o praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu, uwielbiam to słowo wymawiać, to jest takie, no, śmieszne trochę. Ale jak wiecie, Unia Europejska ma wiele dziwnych pomysłów, ale co bardzo. Jak ktoś krytykuje te dziwne pomysły, to zaraz inni podnoszą krzyk, chcesz wychodzić z Unii Europejskiej, polexit. Nie, tylko czasem jest głupi przepis, no. 65... Nie, przepraszam, teraz to przerwa. Tak, to teraz przerwa. Wyjdziemy dobrze, na za dwie minuty. Na łyk wody i zaraz wracamy. I czas na drugą część tematu dla reportera. Tak jest. Przy okazji przypominamy, jak państwo jeszcze pytanie złożyli, 1,5% do organizacji pożytku publicznego. Głos pana Marka Prałata. Ja bym chciał mieć taki głos. Brzmi dobrze. Bardzo dobrze. 65 5 295 5 2 9. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja dzwonię w takiej sprawie. Zdarza mi się być na dworcu i na dzień dobry witają mnie kosze na śmieci. Fajnie, że to jest, bo na pewno
jest posprzątane, tylko że ja nie wiem, czy to jest widok, który powinno się zobaczyć, jak się przyjeżdża na dworzec, czy tam nie dałoby się jakieś, nie wiem, fototapety na tą szybę dać, albo chociaż tą szybę zmalować na mleczny kolor w tym miejscu, gdzie one stoją. One są dosłownie przy frontowym wejściu, jak się zajeżdża na dworzec, żeby kogoś podwieźć, przywieźć. Nie wiem, wydaje mi się, że to tak trochę nieciekawie wygląda. Może by tam jakiś pociąg namalować albo coś takiego, żeby to bardziej tak na temat było. Mhm. Ale pani jest spostrzegawcza. Ja powiem szczerze, tak nie mam takiej, ale to trzeba mieć taką wrażliwość estetyczną, bo ja... Nie, bo znaczy... Ja jak zajeżdżam po dworze, to mówię, o, ten zegar, co dzwoniła pani słuchaczka, że taki mały i nic nie widać, to zauważam. Ale kosze, kurczę, no dobrze. No, nie, no zdaje się, że... I właśnie tam sobie tak zajeżdżam i tak patrzę, no na dzień dobry ja widzę kosze. No oczywiście, że one muszą być, ale może by jakieś ludki tam postawić w tych kolorach, jeden z żółtym tam dekielkiem, drugi z niebieskim, czy tam jak to tam stoi po kolei, to by też jakoś inaczej wyglądał, powiedzmy w kształcie pociągu, jeden za drugim stoi, czy tam jak się bawią, jedzie pociąg z daleka. Albo dobrze, nie wiem, no dobrze, ja bym tam dobrze jakąś fototapetę dała z zielonym czymś, no czy to... No może to jest najlepsze miejsce od środka, ale od ulicy wygląda to nieestetycznie. Okay. Albo duży zegar. albo duży zegar, słusznie. Dobrze, no, oczywiście, coś, ja coś to czuję... Z koleją bym tam dała, albo nie wiem, kwiatki namalowała. Mm-hmm, dobra, dziękujemy. Ja coś czuję, że ten mail do tego PKP Dworce Spółki, bo pewnie jest jakaś spółka oczywiście od tego, będzie dość długi. Toalety wczorajsze, czyli dlaczego tylko dwuzłotowe monety przyjmuję, a co jak nie mam 2 złotych. Wczoraj była bardzo długa dyskusja, jak państwo pamiętają, na ten temat. Druga rzecz, zegar. Trzecia rzecz, kosze przy wejściu do budynku dworca, niekoniecznie zachęcające do skorzystania z pociągu, jak rozumiem. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj jestem z gminy Poniec. I takie, chciałbym, abyście poruszyli taki temat, nie wiem, czy któryś z państwa redaktorów był na rynku w Poniecu. Tam są 2 wjazdy i 2 wyjazdy z tego rynku. Mhm. Przy tym jednym wyjeździe odchodzą 2 drogi jednokierunkowe, czyli mogę skręcić w prawo lub prosto jechać. Przed tym wyjazdem jest znak stopu. Nie wiem, do czego on służy. I są 2 linie bezwzględnego zatrzymania się. Jedna przed przejściem dla pieszych, zaraz, która jest przy tym zjeździe, i druga jest linia za tym przejściem. Tam nie ma żadnego ruchu samochodowego, ponieważ są 2 drogi jednokierunkowe. I do kogo służy ten stop? Mhm. Znaczy one są obie jednokierunkowe, wyjeżdżając z rynku. Albo w prawo, tak, albo w lewo, jak rozumiem. Tak. Że nie, że... Albo w prawo, albo prosto. Także nie, że one tam się łączą na zasadzie, że ktoś przejedzie z jednej w drugą. Nikt nie przejedzie. Nie ma prawa. Dziwne. Dobrze. To koleżanka Aldona, która tam w Gostyńskim działa, niech się może wybierze do Puńca i tam sprawdzi, jak to wygląda. I no, zarządcą drogi podejrzewam, że jest tam gmina, ponieważ to pewnie nie jest powiatówka, ale spróbujemy to wyjaśnić w takim razie w gminie, jak zorganizowany jest ruch w tym miejscu i dlaczego, tak jak pan słuchacz mówi, mam stopa, żeby jechać. Do kogo ja tam mam się zatrzymać, żeby kogo ja mam tam przepuścić? No, skoro może wie pan, to jest taka zachęta, żeby się zatrzymać i raz jeszcze spojrzeć na piękny rynek i się zachwycić. Ale to już go nie widzę, bo mam go z tyłu. Ale w lusterku go pan ma. Widzi pan. A to mówię, nieraz policjanci, zauważyłem, lubią stać 100 metrów dalej i kto się nie zatrzyma, no to... Mm-hmm. A może to takie forma wsparcia policji? Ach, no to... Nie, dobrze, mówiąc na serio, oczywiście zapytamy w takim razie pana burmistrza o to rozwiązanie. Może jest pan też taką osobą, która na to zwróciła uwagę. Wszyscy mówią, no dobra, stop to stop, wiadomo. Wielkopolska porządność, każą stawać, to stajemy i nikt się nie zastanawia nad sensownością. Dokładnie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Pozdrawiamy. Jesteśmy po prostu tacy porządni, no. Znak jest, to koniec, no. Wiecie, czemu powstańcy wielkopolscy nie zdobyli dworca w Poznaniu? Nie wiem, Aneta? Też chyba, że nie wiem. Ale wy możecie nie zrozumieć tego dowcipu, bo nie mieli pewionówek. Bo nie wiecie, co to jest pewionówka, nie? To był taki bilet specjalny, że wolno było wejść na pewion. Dawniej były takie bilety. Że nie mógł każdy sobie przyjść. Temat dla reportera bawi i uczy. Tak jest, lekcja historii. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie z Zaborowa.
ze szkoły podstawowej tam w Zaborowie, idąc w stronę Dino, tam praktycznie chyba jest jeden śmietnik bodajże, jeśli się nie mylę. I później tam dzieci, czy tam inni jak idą, to albo rzucają gdzieś do lasu, albo nawet nie ma gdzie tych śmieci wyrzucić po drodze. A dużo tych śmieci się produkuje po drodze? Bo można w kieszeń, wziąć, nie? No można, nie, ale czasami nieraz coś... Jest jakieś tam dzieciaki, cipsy czy coś tam i też widziałem nieraz jak wyrzucają, nie? A dobrze. Podejrzewam, że jakby śmietnik stał gdzieś po drodze, to też inaczej by to może było, nie? Wierzmy w to, że tak jest i zgłosimy w takim razie tę potrzebę. Dziękuję bardzo. Z tego co ja widziałem, to śmietnik postawili chyba teraz nowy przy rondzie koło samej szkoły, tylko postawili w takim miejscu z drugiej z tej strony, gdzie w większości się nie chodzi. Aha. No. Żeby za dużo śmieci w nim nie było. Po prostu. Też możliwe. Dziękuję panu bardzo. Oczywiście zgłaszamy potrzebę ustawienia śmietnika na tej ulicy. Ja nie przyznaję, że nie pamiętam, jaka jest nazwa tej ulicy. Jak mi ktoś z Zaborowa da znać w ciągu najbliższych 3 minut, to też się czegoś poduczę. Prawda. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Halo? Jest tam kto? Nie udało się niestety. No. Chyba chodzi o ulicę. Wiem, że tam Chopina dochodzi na pewno, jadąc od marketu wspomnianego po lewej stronie. Chopin? A na wprost to jest pytanie. No nie wiem. Trzeba będzie pojechać na taką wycieczkę krajoznawczą. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Jadąc z Kościana do miejscowości Lubosz. Mhm. Nie wiem, czy pan może kojarzy tam miejsce? Tak, trochę. No, mniej więcej wiem. Troszkę. To jest wojewódzka droga, zdaje się. Mhm. Dobrze, super. Wjeżdżając do Lubosza, zaczyna się obszar zbudowany, postawiono dwa progi spowalniające. Mhm. Jedziemy 100 metrów dalej, mamy kolejny próg spowalniający, dużo większy. Moje pytanie jest, po co postawili te dwa wcześniej? Skoro jedziemy drogą, kończą się pola, już mamy próg zwalniający, a 100 metrów dalej jest kolejny. Mało tego, jeszcze znalazły się pieniążki na to, żeby ludzie, bo to są takie jakby ten progi spowalniające, te wcześniej takie dwudzielne. Aha. No i na zasadzie, że już ludzie omijali to poboczem, żeby przez to nie przejeżdżać. Klasyk. Mimo to ktoś jest uparty, jeszcze, że tak powiem, znalazły się pieniążki na to, żeby na poboczu ustawić pachołki, żeby bokiem nie przejeżdżać. Moje pytanie jest zasadnicze. Czy są dwa progi spowalniające potrzebne? Mówię o starym i o tych dwóch nowych. Mhm. Czy który z nich można skasować? Bo jeżeli hamujemy, to hamujemy, ale to ja to jestem w stanie to zrozumieć, ale nie żeby było odległość od siebie, to jest maksymalnie 100 metrów. No może one są takie, że wie pan, no kierowca jeszcze nie jest przekonany, że powinien zwolnić i wtedy ten drugi przekonuje go bardziej, a tam jeszcze na końcu powinien być trzeci mur po prostu, żeby już... Nie, tak... po trzecim to już człowiek by wymyślił kolejne nowe przekleństwa, bym powiedział. już jakby była jakaś księga, to bym powiedział, że przy tym pierwszym jakby była księga, to już by ją musieli wymienić na nową, bo tam przekleństwa idą i to grube. Ale no chciałbym jakieś opisanie... Tylko zapytam, czy znaki drogowe są także mówiące o tym, że są... No nagle ustawili bardzo blisko, że zwolnienie do 30. Czyli jesteście uprzedzeni, że coś będzie na drodze. No oczywiście, no na wszystko były pieniążki, ale tak czy siak dla mnie, że tak powiem, jest to... No jest to absurd, bo kończy się pole i nagle, no nie wiem, dla kogo mamy bezpieczeństwa tutaj zwolnić. Tym bardziej, że mówię, no 50 czy 70 metrów dalej jest... Drugi. Rozwalniający kolejny, no to... Okay. No dobrze, spróbujemy sobie to wyjaśnić. Ja panu powiem, że na Litwie jest tak, że przed każdą miejscowością na wjeździe jest próg zwalniający i boleśnie się tego nauczyliśmy z kolegami To może ten drugi już, jeżeli już zwolniliśmy, to ten drugi już niech może... No, okej, okay. Ja rozumiem pana, że jak już to jeden i taki, że już kierowca wie, jak tak dalej będzie, to tak jakbyśmy po torowisku jechali w poprzek, no. Chyba, że mają jakieś złe doświadczenia z kierowcami, którzy po pierwszym progu po prostu dają... ile maszyna dała i wtedy... Ale to nie. Tak by były złe doświadczenia, to policja by tego nie ustawiła, bo tam dalej bardzo często się ustawiają i tam, że tak powiem, budżet państwa wzbogacają. Matko jedyna, tam jest jeden próg zwalniający, drugi próg zwalniający i policja z radarem? Dalej się robi policja i dalej mamy kolejny próg przy szkole. Kurczę. Także, no, sam Lubosz to już są 3 progi zwalniające i do tego policja. Także. Najbezpieczniejsza miejscowość Dokładnie. W Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, miłego dnia.
I co? No i takim właśnie tematem skończyliśmy. No dobrze, tym tematem skończyliśmy. Bardzo miło mi się z Państwem rozmawiało. Do zobaczenia. A nie, my się będziemy słyszeć dzisiaj niedługo. Prosto z lasu. Ale to z lasu będziemy opowiadać. Mam nadzieję, że zobaczę żółwie błotne. Na to bardzo liczę. Już aż się palę do tego widoku, chociaż mogą spitolić przede mną. Natomiast my w temacie dla reportera słyszymy się w poniedziałek o 9.15. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.